Berlina! Do Berlina! Wstydziłby się pan. Pijany pan tu przyszedł. Pan tu przyszedł pijany. Pan tu przyszedł pijany. Wprowadzając średniowieczne prawo antyaborcyjne. O Jezu, Jezu! O Jezu, Jezu! O jej, jej, jej! To nie udało. Jeżeli pojawi się w jakimś szpitalu, to w tym miejscu to się nią zajmie. Zajmie się jej zdrowiu. Brecz pisem! Tacyk Tuska! Jestem Października! Jestem z tego dumna! Pogonimy Kaczyńskiego! Ej, chłopaki! Ja jeden jestem głośniejszy niż wy wszyscy! 15! Pogonimy! Ale jakby pan chciał iść do psychiatry, to 4 lata w kolejce tak PiS rządzi. 4 lata w kolejce. Jest piekielnie istotna. Zakaz tych spraw dotyka tego, co najistotniejsze. A mianowicie naszym. Tak, wszystkich. Patrz tam na gościu. Ja wszystkich szanuję. Pana też szanuję. Patrz na gościu. Pana też szanuję. Bez Boga ani do proga. Ale a jak ktoś jest niewierzący, ma prawo? Ma prawo być. A ma prawo. A to pan jest. I pan jest katolikiem i tak pan obraża ludzi. I to jest pana katolicyzm. To jest pana katolicyzm. Jakby Chrystus szedł na ziemię, to by was przepędził z tego kościoła. Za co z was katolicy? Kto będzie podejmował decyzję w waszym imieniu? Precz ze skawiny! Precz ze skawiny! Zdrajcy! I o tym, drodzy państwo, są te wybory. Te wybory są właśnie o szacunku, o budowie wspólnoty. O tym, żeby siebie nie przekrzykiwać. Ja bym oczywiście powiedział Polaków i Polem, bo to jest niesłychanie istotne, żeby to za każdym razem zaznaczyć. Ale tak, te wybory są o bezpieczeństwie. Problem polega tylko na tym, że PiS dobrał sobie tego typu slogan wyborczy. Co robiłeś? Co robiłeś w stanie wojennym? Mój tata się ja robiłem. Piwo piłem pod sklepem. Piwo piłem pod sklepem. Piper robiłem. Bo 20 butelek na wesele. No tak. Tak by się tak do dzisiaj zostało. Dzieci PZP. Demokracja. Co PZP? I jako dla prezydenta miasta stojącego i samorządowca. I jako dla ojca dwójki dzieci. Ma dzisiaj przez Warszawy! Na chaosie! Berlina! Na uczelnię, całkowicie nikomu nie potrzebny. I tak, to musimy wzmacniać to państwo, dlatego że Ukraińcy walczą również za naszą wolność. Wydawało się to jasne, że również musimy wzmacniać nasze siły zbrojne. Ale teraz przyjrzyjmy się faktom. Już wszyscy zapomnieli, że mieliśmy kiedyś takiego ministra. Mieliśmy wykorzystywanie służb mundurowych i to nie tylko wojska do tego, żeby stały za politykami. Czasami nawet trzymając za politykami parasol. Tak to wyglądało. Do Berlina, pan bije! Pan kaletę bił na schodach! Kaletę pan bił na schodach, panie tak bardzo! Bił pan kaletę! Biłeś pan! Biłeś pan kaletę! PZP! PZP! Proszę się cofnąć! Likwidację aptek. Kompletne rozłożenie na łopatki polskiej służby zdrowia. Zobaczcie na sytuację psychiatrii dziecięcej, co się dzieje, coś absolutnie niebywałego. I co? No i właśnie, prezes Kaczyński, to wszystko wina jest w Berlinie. Prezes Kaczyński, Kaczyński, Tuska, skupić się na rozwiązywaniu problemu. Kaczyński, Tuska. Przedsiębiorcy są dzisiaj traktowani jak? Przez cały czas zmienia się. Macie tam, proszę, jest zadymia. Panie komisarzu, to jest zadek, że zadymia. Pan zna go. Ale ja to, bo tam jest nie było czwarte. Tam nie było. Ale zobaczcie, to dzisiaj możemy mówić. Jednokierunkowy, chłopie, ty się skurczę, dobry kierowca. Nie przejeździł jak kołek, kurczę! Idźmy dalej! Idźmy dalej! O, pan pyta, świetnie, cieszę się, że pan jest!
Pozdrówmy pana, bo ma odwagę tutaj się pojawić przed nami. Pan się nas pyta. Pan robił absolutnie wszystko, żeby obywatele nie mogli sobie zrozumieć. Uważaj na słowa. Uważaj na słowa. Powtórz to. Powtórz to. Proszę pana, przepraszam bardzo. Powtórzę to. Jej matka nie żyje przez Kaczyńskiego. Przez Kaczyńskiego. Przez Kaczyńskiego. Przez Kaczyńskiego. Nie ma się cofnie. Jak śmiesz, jak śmiesz, bo się jak śmiesz. I to ma być. No i co? Nie dołem jeden. My tu się wolę, proszę, nasze miejsce. Na ruskich czołgach do nas przyjechali i uczą nas demokracji, proszę państwa. Na ruskich czołgach. W związku z tym wyobraźcie sobie. Dokładnie. Jak może mówić o bezpieczeństwie człowieka, który przede wszystkim dba tylko i wyłącznie? Nie, proszę pana, my byliśmy najpierw zgłoszeni. Było najpierw zgłoszeni. Ale to nie ma znaczenia. Jedno i drugie. Nie zgadzamy. Oboje macie prawo do... Ale proszę się. To placu w kamienie, jest park. Starożecze! Polaków, nasza tam co nie jestem i tu będę, w Skawinie, a ty jesteś przyjechać z Warszawy, to co mi to obchodzi? Prezes Skawiny! Będą się uczyły prawdziwej, potrzebnej wiedzy. I to jest niesłychanie istotne, żeby szkoła...